Dzień dobry. Cześć, Myszko. Słyszysz Jędrusia, jak płacze? No, Jędruś, co wyjść, wiesz? Chodź, Stefa. Otwieramy trójkę, zobaczymy, co tam jest. Dzisiaj ty zaczynasz od chickena. No, najlepszy, zobacz. Chicken. Chickenek? Nie chcesz jeść? Stefa jest za bardzo rozkojarzona, bo już słyszy Jędrusia, który płacze za drzwiami. Słyszy go. Dobra, zostawię jej te smaczki. Pewnie sobie później zje. A ja otwieram drzwi Jędrusiowi. Dzień dobry. Dzień dobry. O. Tak. Aż Stefa na ciebie zerkała na drzwi. Chyba się już zaczęła martwić. Kot się cieszy. No dzień dobry. Dzień dobry. Już prawie jesteśmy. Dojeżdżamy na Halę Kwiatową. Jestem. Mam nadzieję, że tam wszystko jest pootwierane. Mam nadzieję, że udało mi się kupić to, czego potrzebuję. No i pewnie mnóstwo innych rzeczy, których być może jeszcze nie potrzebuję, ale na pewno coś z nich zrobię. Jakieś czepce, bo tam się właśnie zaopatruję w te wszystkie sztuczne kwiaty, dodatki, z których robię czepce na Instagrama, bo często o to pytacie. Ja już rzucałam vloga właśnie z tej wyprawy, ale dzisiaj znowu Wam pokażę. Tam naprawdę jest mnóstwo inspirujących rzeczy, no i dużo, dużo, dużo tańszych. A to jest kluczowe w tym wszystkim. Tak wyglądają te hale. Są wielkie. I tutaj za wjazd się płaci kilka złotych. No już jesteśmy o takiej godzinie, że niektóre stanowiska się zamykają z tymi żywymi kwiatami. Jak kwiaciarnie się zaopatrują, to na pewno jest to 5-6 rano, a jeszcze wcześniej. My jedziemy trochę później, ale uda się, na pewno się uda. Bronisze. Kwiaty, artykuły florystyczne, tam jedziemy. Złotych za wjazd. Ile tu jest samochodów? Czyli najwidoczniej coś tu jeszcze jest o tej godzinie. Mnóstwo ludzi. O, ale piękne. No, ale to jest trujące dla kotów, to ja nie będę brać. Różowe choinki. Jakie to jest wszystko piękne. Taki domek, świetny. Są choinki ładniejsze niż ta moja, którą kupiłam. I zobaczcie, w jakich cenach. Moja kosztowała 120, ale ta jest zdecydowanie ładniejsza. A te, jakie są piękne domki LEDowe. 65 zł, no niedużo. Za taki domek 65, super cena. Jeszcze nigdy nie widziałam tu tylu ludzi. Wszyscy przyjechali się zaopatrzyć już na święta. Jest raj. Ile kwiatów. I pampas piękny. Wszystkie giganty. Ale są piękne. Na razie tylko cieszę wzrok, a nic nie kupuję. Ale aż się boję, jak zacznę kupować. Jakie bombki. I w ogóle w takich miejscach to możecie zobaczyć trendy, na przykład tegoroczne. I widać, że bardzo dużo jest właśnie ośnieżonych elementów. Wszystko tak jak najbardziej zbliżone do naturalnego wyglądu lasu. Wiecie, wszystko pokryte śniegiem. I ludzi ogrom. Bombki na wszystkie rodzaje. Malowane po 15. Są też tutaj gładkie.
Jeżeli też chcecie malować, a to są plastikowe. Też są po 4. Jakie kolory? Czad. Ten jest ładny kolor. Jak jajka na Wielkanoc. No trochę tak, a czekaj. A nie, szklane te są też. 4 złote tylko. To więcej kosztowało w tym. Tedim, to może kupię sobie jeszcze takie, ale to na wyjściu, bo to jest zbyt kruche. Jaka różowa. O, cute. Ale te neonowe. Ciekawe są, mniejsze, większe. Spójrzcie na to, te jakie piękne. Ja mam naturalne ozdoby na choinkę, więc ja bombek nie będę kupować, ale jak znajdę jakieś fajne ozdoby właśnie, takie wiecie, bawełne i tak dalej, takie rzeczy mam zamiar kupić. Czarne bombki. Chyba 2 lata temu był taki trend na choinki czarne, czarno-białe. No, wszystko tutaj kupicie. Wszystko kompletnie. Materiałowe ozdoby. O, te czapeczki. Takie czapeczki można bardzo łatwo zrobić samemu. Taki projekt DIY. Widziałam kilka takich filmików, ale też można tutaj kupić. 33 zł. A, bo to jest girlanda z takich czapeczek. Szał, po prostu szał. A ja szukam wszystkiego w takim stylu. Nawet znajdzie się tutaj sweterkowe wstążki. Tak wygląda mój raj. Tak właśnie. Tu zawsze wszystko kupuję. Do czepców. Patrzcie, jakie piękne. Ja już mam kolejne zdobycze tutaj. Róże. Patrzcie, jaki brokat. Piękna czerwień. Wow. Tu jeszcze też dużo na pewno rzeczy kupię. Już mam sporo zakupów, ale wchodzę dalej. Są nawet świeże choiny. O. Tutaj idę. Ile bombeczek. To są takie fajne, małe. Właśnie do robienia jakichś świńców. Zawsze fajna dekoracja, ozdoba dodatkowa. Po 9 zł na przykład takie pudełeczko malutkich pompek. Szyszki w kolorach, nawet fuksja jest. O, to jest ładne. Patrzę, tam samochodziki nawet są. Rolki albo łyżwy. O, jakie urocze budki. Biorę. Piękne są te domki, zobaczcie. Wszystko się rusza, to jest nawet zjeżdżalne. Całe miasteczko. Piękne. No ja mam inne domki, więc mi to nie pasuje, ale super. Myślę, że dzieciaki to mogą się wpatrywać to godzinami. Oczywiście oprócz ozdób świątecznych, to tu cały czas możecie dostać rośliny. Tu są takie piękne. Wielkie, więc to tutaj wszystko jest. Doniczkowe, ziemie, doniczki, wszystko, wszystko. Takie wielkie gwiazdy. Piękne, ktoś ma gdzie zawiesić, na przykład przed domem na tarasie. Cacuszka. O, takie też plastry są fajne. Tu wam mogę zdradzić też fajny pomysł na prezent. Kupujecie taki plaster. Sztuczne choinki, jakieś zwierzątka i robicie taką scenerię świąteczną. I też fajnie tani pomysł na DIY. Stara maszyna. O, sanki!
na takich sankach kiedyś w dzieciństwie jeździłam. 120 zł. Super. Nawet kukurydza suszona, takie piękne pampasy. Idealne dekoracje do mieszkania. Suszki. Tutaj też moje trawy pampasowe kupiłam, bo niestety nie udało mi się nigdzie zerwać. Wstążki na wszystkie rodzaje tutaj znajdziecie. Fajne, takie materiałowe. No to są ekstra. Patrzcie, jakie ładne. Jakby komu śniegu brakowało, są wielkie reklamówki pełne śniegu, można sobie kupić. Piękne bombeczki. I wielki renifer z choiny tutaj stoi. Śmieszny nosek. Ogólnie taki zapach tu się unosi, pomimo maseczek jest to wyczuwalne. Ten zapach choiny, cudowny. To jeszcze nawet meble, dodatki. No i wracamy do domu. Nie poszalałam aż tak bardzo, jak myślałam, ale też cieszę się z tego powodu, że najwidoczniej przed świętami tutaj to troszkę inaczej wygląda i tam jest cały czas jeszcze bardzo, bardzo duży ruch, a jest już 10:22 dokładnie, więc możecie spokojnie tutaj przyjeżdżać, bo można kupić mnóstwo rzeczy w bardzo niskich cenach. Zaskoczyło mnie, że nie było ani jednego takiego mojego domku, tych białych domków, które mam, bo pewnie niedługo już je powyciągam i sobie tam zrobię to moje miasteczko świąteczne. Teraz są takie inne, bardziej, wiecie, już takie fancy, które się ruszają. Ale bardzo, bardzo fajne są te rzeczy. Tutaj chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że na tych wszystkich halach, to jest jeszcze oczywiście hale takie są z owocami, z warzywami, ale to raczej nie można tam nic kupić, tam tylko się odbiera i zawozi do sklepów. Natomiast jest też hala z antykami. Tam można też zrobić zakupy, jest bardzo dużo mebli. Nie jest tam super tanio, ale jeżeli ktoś potrzebuje czegoś super, to też może tam pooglądać. Tyle, że te hale są pootwierane w weekendy, bo ostatnio też byliśmy jakoś w tygodniu, chcieliśmy tam w niedzielę. No trzeba zobaczyć, czy w sobotę też. Więc tam udało mi się jedną podarniczkę kupić kiedyś. A tak to jest bardzo dużo mebli, żyrandoli, takie naprawdę fajne rzeczy. No to wracamy do domu na jedzonko i w domu Wam pokażę, co kupiłam i co też będę z tego robić. Jednak nie możemy wracać prosto do domu, bo Adam mi przypomniał, że przecież czyszczą parking podziemny i prosili o przestawienie samochodu, więc nie ma gdzie nawet zaparkować. Ale tutaj Adam znalazł, jest Deals, jest Teddy, jest Pepko, wszystko tutaj jest, zaraz niedaleko tych hal, więc wychodzimy jeszcze, pochodzimy trochę po tych sklepach i wrócimy wtedy, kiedy będziemy mogli, czyli jakoś 12 po 12 dopiero. Widzieliście taką edycję Skittlesów? Pride Edition? Wszystkie są białe, ale o różnych smakach. Mega, pierwszy raz widzę takie opakowanie. Za nami jedzie samochód i ma żywą choinkę na dachu. Fajnie to wygląda. Świetny dział w Actionie. Tutaj mamy takie moje ulubione. Wszystko tu można znaleźć. Wiertła, nie wiertła. Śruby i nawet sprzęty, szlifierki, wyżynarki. To mi się tutaj spodobało, ale zastanawiam się nad zakupem. Muszę poczytać jakieś recenzje. Taka mała szlifierka do detali, opalarka nawet, no cudo. Kto nas wita przy drzwiach? Twój rytuał, cześć kochanie. No, Stefcia nas przyszła przywitać. No. Gdzie byliśmy? Na zakupach, tak długo nas nie było. Moje kotki. Tak troszkę zła, ale mimo wszystko jest dobrze. Tak, przywitam was. Tak. Co jeszcze? Super jesteś, no. O. Łapki chcą odlecieć. Co
tata. Wróciliśmy i szybciutko odgrzewam tutaj gołąbki, tutaj jeszcze bigos. Kupiłam sobie dwie patelnie nowe z serii Masterchef, więc pewnie będę lepiej gotować, skoro mam takie patelnie, wiecie. No, tak powinno być. Mam nadzieję, że to się szybko odgrzeje. Jeszcze muszę zrobić sos pomidorowy i wcinamy, bo naprawdę jesteśmy mega głodni. I znowu hol zakupowy, ale z hurtowni kwiatów tutaj w większości. Kupiłam takie ośnieżone gałązki, żeby zagęścić swoją choinkę. Tutaj te gałązki ozdobne. Łobuz. Fajne to? Te gałązki i te wszystkie małe dekoracje. No to oczywiście na czepiec, tak samo te gwiazdy betlejemskie w takim bardzo ładnym kolorze, więc zobaczcie, jak kolorystycznie to wszystko do siebie pasuje. Takie jeszcze dwie sztuczne choineczki, bo myślałam, czy nie dołożyć ich do mojego miasteczka. Takie choinki były po chyba złoty 20 zł, więc tam naprawdę są dobre ceny. Jeżeli ktoś chce zrobić DIY, to właśnie tam warto się zaopatrzyć albo na przykład coś tworzyć i sprzedawać z takiej ręcznej roboty. Zobacz, jakie to są choineczki. Zobacz, zobacz. Nie. Fajne. Kolejne moje ozdoby, dekoracje świąteczne, to bawełna. Już chyba 2 lata temu kupiłam sobie takie gałązki bawełny na choinkę i pięknie to wyglądało. Wiedziałam, że jak kiedyś będę miała możliwość i kupić jeszcze jakieś tanie takie elementy, to kupię i choinka będzie bogata w takie naturalne bardziej elementy. No i tutaj mam takie kuleczki po 12 zł pojedyncze, a tutaj mam na patyku. Więc tak, to zakupiłam w hurtowni, plus ozdoby na choinkę. 2 ozdoby kupiłam na choinkę w tym roku, z takich już gotowych. No to właśnie te budki, bo uważam, że są przepiękne. Kiedyś takie budki kupiłam w Londynie, jak byłam. To było dobrych kilka lat temu. No to dołożę w tym roku takie. I jeszcze, skoro nie mogliśmy wrócić do domu, to weszliśmy jeszcze do tego Dillsa i tych wszystkich innych. I to Actionie, proszę bardzo, takie jakby metalowe, lowe, metalowe, lowe, na drewnianym elemencie, więc to będzie taka bombka na moją choinkę. Widzicie, to wszystko tak ładnie do siebie pasuje. Tutaj ten element kupiłam do świątecznego miasteczka, tym bardziej, że mam takie światełka. To, co słyszycie w tle, no to młody po prostu szaleje, znaczy młody, 6 lat ma, już nie jest taki młody kotek. Mam takie lampki i to po prostu gdzieś tam pomiędzy tymi domkami ustawię. Będzie żył w tym roku, to miasteczko tak troszkę będzie żyło. Taśma oczywiście, śrubokręt, jak to ja takie bardzo damskie rzeczy też kupuję. A to w Dillsie, bo tutaj w tym, którym dzisiaj byliśmy, no był bardzo duży, był w ogóle taki posprzątany ten sklep, wszystko było pięknie poukładane, więc sama przyjemność tam chodzić i nie było w ogóle ludzi, to też było najlepsze. I zakupiłam sobie akcesoria do szycia. To stwierdziłam, że może spróbuję jedną taką sukienkę uszyć. Nie wiem, kiedy znajdę na to czas, ale dosyć fajne ceny. 5 zł tutaj za 2 takie szelkowe elementy. Kupiłam sobie dodatkowe igły, bo jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, że jak się uczyłam szyć, no to złamałam kilka igieł, więc już sobie kupiłam na zapas. Kupiłam też takie, wiecie, zwykłe po prostu igły. Zestawy, bo one tutaj po 7 zł. Kupiłam takie napy, czy jak to się nazywa fachowo, też, żeby coś zamocować, bo łatwiej jest mi coś takiego zamocować niż normalne guziki czy jakieś zamki. Jeszcze nie jestem taka zaawansowana w tym temacie, więc kupiłam sobie takie coś. Na pewno się to przyda. I zobaczcie, jakie piękne kamyki. To są naklejki, ale stwierdziłam, że do jakiejś charakteryzacji czy do czepca one sprawdzą się idealnie. Są po prostu prześliczne. Na żywo wyglądają jeszcze lepiej. Mienią się na kilka kolorów. Trochę drogie, bo 10 zł za te kilka naklejek, ale myślę, że do zdjęcia właśnie, do charakteryzacji
dadzą przepiękny efekt. No i tak wyglądają moje zakupy. A teraz siadam do montowania filmu, bo chcę go dzisiaj jeszcze wrzucić, a nie mam pojęcia, czy mi się to uda. No a potem, jeszcze kalendarze będziemy musieli otworzyć. Wybaczcie, że tak późno dzisiaj, no ale chcieliśmy jak najszybciej wyjechać. A wczoraj też długo siedzieliśmy właśnie przy tym gotowaniu, montowaniu i tak dalej, więc trzeba się czasem wyspać po prostu kosztem otwierania kalendarzy na przykład. Kot spakowany. Mam cię zabrać w tej reklamówce gdzieś? Co? Jędrula? Obózku mój? Tak? Pakujemy? Na wynos. Kot na wynos raz. Aha, i głaskaj mnie. No głaskaj mnie. Tu mnie głaskaj, tak. Tak. Cześć. Aha. Fajnie tak poleżeć w reklamówce czasem. Nie ma, uciek. Ale masz świetne skarpetki, ja to. Takie z jajem. Mhm. To awokado. Z awokado. Myślałam, że to jest jajko z góry. Kolor żółty mnie zmylił. Jędruś. Nie wiem, jakie jajka ty jesz, ale jajem białe. Cześć. Jak ty siedzisz tu? Idziemy otworzyć kalendarze. Otwieramy kalendarze. Lepiej późno niż wcale. Najpierw herbatka, bo herbatkę zaraz sobie zrobię. Zmontowałam i wrzuciłam film. Więc tak, dzisiaj mamy orientalne mango. Wspaniale. To odkładamy. Jędrusia nie ma? Uciekł? Jędruś, kalendarz. Stefcia dostała już z samego rana. Co my dzisiaj mamy? Trójkę już. Już jest trójeczka. W kalendarzu The Body Shop. Otwieramy. O, tu jest coś dużego. Myjka w The Body Shop. No, skakuj. Śmiało. Stojący kot. Teraz się naszukałam, ale znalazłam w tym dużym kalendarzu Water Drop. Tutaj mamy trójkę. Taką dziwną, długą. Potrzebuję jednak dwóch rąk. A dobra, tu jest sytuacja. Mała awaria. O, co to jest? Otwieraj. Zobacz, skoro już powyciągałeś. No chyba te, chyba podkładki, pod kubeczki. Tak to wygląda przynajmniej. No, podkładki to są fajne. No bardziej mi się ta strona podoba. Ale tak, no, będzie na kubeczki z herbatą. Ja używam, jestem jak Monika z Friendsów. Używam zawsze podkładek. No i ten nowy kalendarz, który się pojawił wczoraj dosłownie. Trójka, tu widzę trójkę. Otwieramy. O! Kremik. Jakiś... O, thank you. Nie, maseczka. Maseczka do twarzy. Tutaj mamy kolejny kalendarz. Tu jest trójka, coś długiego. Znowu jak to otworzyć? Po krawędzi. Tutaj nie ma tak jakby miejsca, w których można rozpocząć otwieranie. O, kredka. Kredka do brwi. Czas na kalendarz Adama. Co dzisiaj za słodkość? Co jemy na pół? Toffee znowu? No. No może być, no. No to toffee. Wy już widzicie sypialnię.
moją sypialnię świąteczną, piękną, bo już rzuciłam film na klasykę, więc jeżeli chcecie zobaczyć metamorfozę, jak przerobiłam stare łóżko, zrobiłam tak jakby bez głowy, tutaj przerobiłam szafki nocne, bardzo stare, no to zapraszam Was serdecznie na kanał Klasyka. Jędruś nam się schował, więc kalendarz jeszcze nie będzie otwierany. Ja myślę, że za rok to już będzie śmigać, już będzie wiedzieć co, jak. Kochani, dzisiejszy kalendarz pomocy. Ja nie chcę za dużo tutaj dodawać, nie chcę tutaj pokazywać zdjęć, które bardzo ciężko się ogląda. Zostawiam Wam po prostu linka w opisie pod spodem. Potrzebujemy tutaj bardzo, bardzo dużej kwoty pieniędzy, aby uratować życie tej cudownej dziewczynki. Więc no, niestety potrzebny jest najdroższy lek świata dla takiej malutkiej Sandrusi. To jest bardzo denerwujące, że niestety ten lek tyle kosztuje, ale jeżeli to jest jedyna szansa, no to możemy tutaj chociaż troszeczkę, ale dołożyć. Każda złotówka ma znaczenie, więc to jest dzisiejszy kalendarz pomocy dla Sandruni. Działamy. No spójrzcie tylko jak ładnie. Tutaj jeszcze światełka nie świecą, tutaj nie świecą, ale samej choineczki jak jest przytulnie. Jaka to jest sprawiedliwość, że wszyscy tutaj śpią? Tutaj leci kredka, vlogmasy, a ja wrzucam film i pracuję. Właśnie zmontowałam, wrzucam. A też bym sobie takie spanko po jedzonku zrobiła. Widzicie to serduszko? Takie serduszko. Sami włazi na kolana i śpi. Taki przytules. Otwieramy. I pójść to będzie smaczek pyszny. No, i jaki to jest smaczek? Serce kurczaka. Widzisz kurczaczek, chodź. To drogi, ale no. Zobacz, czy dobre. Coś ten kalendarz rozczarowaniem jest tegorocznym. Chyba trochę. Chyba trochę tak. Bo Jędruś to tak zazwyczaj je wszystko. A tego nie chcę. A to dobre jest, w sensie jakościowo oczywiście. Jest bardzo dobre. No cóż. Niestety. Tam, 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 tam. Tak fajnie na nodze się leży. Tak, można się poprawić. Jakie łóżko tu jest jedno i drugie takie łóżko jest. Cześć. Dystans. Okej. Okay. Będziemy się trzymać. Jędruś i rzucie na krawędzi. Ty się chcesz bawić chyba. Stefan, nie wstał się. To tam ma koci PMS, Jędruś. Ja tak tylko zerknę. Tak z góry. Jędruś, jest. Nie położę się przy nim. Może nie zauważy. Co to będzie? Mi serce pali. Stefan, udaje, że nie reaguje, że nie słyszy, co się dzieje. Nie słyszy go, ale też nic ma. Ojej, go nie słyszę, ale czuję nasze emocje na pewno. Jędruś, to nie jest dobry pomysł. To jest serii tych najgorszych pomysłów. To jest ciekawe.
on by się chciał przytulić już. Co ty tam chcesz od Sefci? Myślę, że tu się położę. Zauważył, że jest... Teraz chyba Stefa się obraca. Zobaczymy, jak to jest. Co za emocje. Ja bym chciał się bawić, chcę się przytulić. Jacy. I co, rezygnujesz? Wracasz? Ale Stefa, jaki spokój. Akcja rezygnacja. Stefa zauważyła. On się chciał przytulić, Stefcia, wiesz? Stefa, twój zapłon po prostu. On się chciał tylko przytulić. Chciał cię zobaczyć. Próbujemy naleweczki, która była w paczce na Komi. Wszystko przez to, że dzisiaj jedliśmy i gołąbki, i bigos, i po prostu wszystko takie ciężkie, więc to jest, powiedzmy, że deser. No, zdrówko. Dobre było, bardzo słodkie. Jest jędrusz. O, nie chcesz się pokazać? Chcieliśmy jeszcze coś dodać, ponieważ są pytania. Nie wąchaj kota. Są pytania ciągle o operację Adama. Już kiedyś mówiliśmy o tym na vlogu, ale mamy świadomość, że nie każdy wszystkie vlogi ogląda, więc tak, Adam jest po operacji, odbyła się w tym roku. Wiadomo, było trochę cyrków, bo no, dzieje się to, co się dzieje, więc tam było przekładanie i tak dalej, ale wszystko jest dobrze. Adam się teraz rehabilituje, ćwiczy, dźwiga na przykład kota, żeby poćwiczyć rękę. I tak, i mówię za ciebie cały czas. I ja dziękuję za pomoc. Ja też. No, też dziękuję. Jest mocno rozpraszany przez Jędrusia. Jędruś wierci dupka dzisiaj to jest. Idź. Poleciał. I na tym już kończymy tego vloga. Vlogmasę. Bo muszę go jeszcze zmontować. Muszę jeszcze posprzątać i zrobić dużo rzeczy. A Adam... Będziesz patrzeć, jak robię te duże rzeczy. Jak montujesz, no dobrze. Później zobaczysz rano, czy wyszło dobrze. Tak. Jutro mamy w planach zrobić parę zdjęć ładnych. No i tyle, no. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście miło ten dzień dzisiaj z nami. Z vlogmasem i do zobaczenia jutro. Opa.